Nagrywa się. Szanowni Państwo, może zacznijmy od kanału poszedłego. Nie, się śpieszy dzisiaj. Dobrze, dobrze. Panie przewodniczący, jakie dwa słowa na otwarcie? Ja może bym tylko tak, przepraszam. Spotkaliśmy już Państwa na naszej komisji społeczno-gospodarczej. Mamy tutaj cztery uchwały do podjęcia. W tej chwili poprosiliśmy Panią Skarbnik, Panią, żeby nam przedstawiła sytuację, tak, jeżeli chodzi o budżet. Także nie będziemy przesuwać programu, proszę uprzejmie Pani Rektorze, no Pani coś. Dobrze, jeśli chodzi o uchwałę w sprawie zmian uchwały budżetowej gminy Wierzbica na rok 2020, mamy projekt uchwały mówiący nam o tym, że po stronie dochodów, po stronie wydatków wprowadzamy jednakową kwotę w wysokości 280 229 zł i 10 groszy. Ja może Państwu przybliżę, skąd te pieniążki są, między innymi w dziale 700, rozdziale 705, jeśli chodzi o sprzedaż mienia komunalnego, głównie, tak, można. Głównie chodzi nam o sprzedaż lokali mieszkalnych i działki w Koronach, tak to nie wiecie, już nie pamiętam. I jest to kwota 44 tysiące złotych, z czego 34 tysiące to wpłynęło za tą działkę, którą sprzedaliśmy. Natomiast 10 tysięcy za lokale mieszkalne, które też sprzedaliśmy. To znaczy najemcy wykupili sobie. Wykupili na własny użytek i to są lokale, które w całość jest 10 tysięcy. Tak, lokali w całość. Tak. 9 czy 10. No. Tak, średnio 1000 zł lokal. Za lokal. A zwalniałeś mi płatę. A działka była na Piaskowej. Aha. To nie płatę. Później 55 843 zł 43 grosze to jest drobiczek VAT, i dalej mamy zmniejszony podatek wyższy niż należny. Ponadto mamy tu zwrot, dostaliśmy funduszu sołeckiego, znaczy części, za 2019 rok i jest to kwota wydatków bieżących w kwocie 54 653,25 i wydatki majątkowe 32 135,80 razem. Dostaliśmy zwrotów w kwocie 86 789 zł 9 groszy. I teraz jest 78 380,40 groszy, jest to wpływ. Czyli tak, ponieśliśmy w pierwszym kwartale, czy w pierwszym półroczu, wydatek inwestycyjny na żłobek. Tak jest. I tu mamy zwrot, ponieważ przystąpiliśmy do tego programu funkcjonowanie żłobków, mogliśmy sobie odebrać to coś, co swoich pieniędzy daliśmy i jest to kwota 78 380,40. To znaczy koleżanka napisała wniosek i te pieniążki już wpłynęły. 15 216,18 zł wpłynęło nam od zakładu wodociągów, który wypracował nadwyżkę środków obrotowych na koniec 2019 roku. I to, co jest ponad plan, muszą, są zobowiązani ustawowo oddać do budżetu. Także to jest kwota w sumie 280 229 zł i 10 groszy. I taką samą kwotę. O taką samą kwotę zwiększamy plan wydatków. Wynik finansowy budżetu pozostaje bez zmian. Tak może pokrótce, ponieważ ja bardzo szczegółowo omawiałam te zmiany na komisji budżetowej, więc dla informacji tylko powiem tak, 20 tysięcy dokładamy do planu na utrzymanie, na bezpańskich psów. Nie tylko psów, zwierząt. Jak widzicie, 35 tysięcy był plan, to już praktycznie jest wykorzystane. Musimy zwiększyć o 20 tysięcy, żeby dotrwać do końca roku. Dalej 45 120 zł. Tu proszę Państwa, zwiększamy, tworzymy jak gdyby plan wydatków.
I za te pieniążki tu kierownik Zakładu Wodociągów pisał pismo do nas, wniosek. Będziemy dokonywać normalnych, tak, ujęć wody. Będziemy też tworzyć operaty do ujęć, które, jak to się nazywa, wodonoprawne, tak, i mamy też sieć kanalizacyjną, czyli tak, koncepcję rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wierzbice. I tutaj kierownik tak jest, porządził tak, pismo. Tak, pisze, jest w imieniu Zakładu Wodociągów Kanalizacji Wierzbice, zwracam się z prośbą o wykonanie w najbliższym, najszybszym terminie niezbędnej dokumentacji do opracowania operatu wodnoprawnego dla studni użyczonej od firmy Lafarge na okres 10 lat. Szacunkowy koszt to jest 14 200. Dalej analizy, żeby wykonać analizy ryzyka dla ujęć wody, szacunkowy koszt 10 920 zł i ta koncepcja rozbudowy sieci kanalizacyjnej, tak? Tylko to jest 20 tysięcy. Tu chcę powiedzieć o tyle, o taką kwotę, w sumie 45 120 wnioskował kierownik, taką kwotę znaleźliśmy, czyli nie uciekliśmy. Pozwólcie, wycinamy. Ale to my będziemy robić, proszę Państwa, tak, że sami byśmy, my zrobimy to, tak, my zrobimy i nieodpłatnie przekażemy to naszemu zakładowi budżetowemu. Takim jest. To on wnioskował na ten rok jeszcze, tak? Tak, tak, dlatego że to jest konieczność, tak? Te operaty i to więc w pierwszej wersji próbowałam dać mu dotację, ale teraz, ponieważ te operaty wodnoprawne mogą potrwać dłużej niż do końca roku, my mamy możliwość przeniesienia tych wydatków na niewydatki. Natomiast jeśli ja im dam dotację, oni muszą korzystać. Tak. Jeśli nie wykorzystają, muszą oddać. A te operaty mogą być, tak jak tutaj sugerował nam kierownik zakładu, może to potrwać w czasie dłuższym niż do 31 grudnia tego roku. Jak będziemy już wiedzieli dokąd, to pod koniec roku myślę, że to moja następczyni przygotuje uchwałę i przerzuci to na niewydatki. I tylko dlatego nie dajemy dotacji, tylko próbujemy to zrobić sami, bo my mamy taką możliwość. Dalej, tutaj w dziale 600, w dziale 700, w dziale 750, tak. Proszę Państwa, dział 754, ochotnicze straże. Tu wszystko to jest cztery wnioski funduszy, cztery wnioski sołectw, tak? I tu są przesunięcia zgodnie z wnioskami sołectwa Podgórki, sołectwa Zalesice Kolonia, Wierzbica Osada. Także ja może jeszcze na sesji jutro też będę omawiać. Więc zgodnie z wolą zebrań sołeckich zrobione są przesunięcia w planie wydatków. Chcę tu powiedzieć, że jeszcze napływają wnioski, ale no, te, które miałam, to ujęłam. Myślę, że gdzieś w pierwszym, ja wiem, dwóch tygodniach października powinna być chyba druga sesja, bo tych wniosków jest. Tak. Dużo wpłynęło po tych zadaniach tego funduszu przyszłego, nie? Tak. I tam jeszcze w związku z czym gdzieś na początku października, no może nie na samym początku, ale gdzieś koło 10-12 będzie konieczność sesji i dokonania zmian zgodnie z wolą sołectw, żeby czas był na wykonanie tych zadań. Tak? Niech one będą w budżecie wtedy. Będzie to możliwe, żeby ruszyć z ich wykonywaniem, żeby zdążyć. Dalej, proszę Państwa, w dziale 852 i w dziale 855 jest złożony do nas wniosek kierownika GOPS i zabezpieczane tu pieniążki na podwyżki dla pracowników GOPS, bo tam już praktycznie no, zrównane są z najniższą. W związku z czym no, kierownik tu prosi, są podłączone też wnioski pracowników, którzy no, wprost mówią, że mają indywidualne, tak, są dołączone. I tutaj chcę powiedzieć, że ten wniosek między innymi to jest 27 000
na utrzymanie asystentów rodziny. Tu chcę powiedzieć, że w poprzednich latach wojewoda jak gdyby dofinansowywał utrzymanie asystentów rodziny. Ten rok jest takim, że rząd się wycofuje, a przerzuca ciężar utrzymania asystentów już na budżet gminy. Następnie, co jeszcze, oprócz podwyżek dla pracowników socjalnych i tych asystentów, tu asystenty to nie tylko podwyżki, ale tu przede wszystkim utrzymanie, no bo jak wojewoda nie da, to więc musimy my sami przyjąć ten ciężar utrzymania dwóch asystentów rodziny. Poza tym w dziale 850 do 2030 to jest kwota 18 tysięcy, ale to 18 tysięcy to jest wkład własny nasz do programu posiłek w szkole i w domu, czyli 80% daje wojewoda, my 20% musimy zabezpieczyć. Tu chcę powiedzieć, że tak naprawdę to na początku roku wymagany jest 40% wkład własny, ale kierownik zawsze pisze, że my jesteśmy biedną gminą i wojewoda przychyla się, żeby ten wkład własny był na poziomie 20%. Czyli 14 bodajże już było, 18 dokładamy resztę, tak żeby można było wykorzystać te 80% wojewody, tak? Dalej, tworzenie i funkcjonowanie żłobków, tu dokładamy 30 tysięcy. To jest między innymi jest tu wniosek inspektora Ankurowskiego na wykonanie sieci wodociągowej, tak? 30 tak. tysięcy Ankurowskiej na ulicy Gony. Na ulicy. Co? Dobrze. Tutaj wnioskował pan Ankurowski o 200 tysięcy, no póki co dajemy 150 i to jest na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rzeczków na działkach numer 2096. Ten budzik nie wiem, jak to jest ten więc ja chcę powiedzieć, że wydatek ten w kwocie wyższej był zaplanowany w 2021 roku, ale i możliwości finansowe i być może czasowo zdążymy przynajmniej z projektem, tak? Na budowę sieci wodociągowej, to zrobić w tym roku. W związku z tym zmniejszyłam plan wydatków w 2021 roku na to zadanie o 150 tysięcy, a przyjęłam to do planu wydatków roku 2020, więc bieżącego roku. I tutaj pozostałość to już są przesunięcia na wniosek sołectw. Jeśli chodzi o dział 900, dział 921 i dział 926. I tyle, proszę Państwa. Tyle zmiany, jeśli chodzi o fundusz sołecki, widać w załączniku numer 4. Także no, lekka uchwała. Dziękujemy Pani. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Myślę, że nie powinna budzić jakichś kontrowersji. Na Komisji Budżetu głosowanie nad? Wszystko wypadło. Cztery zajęte wstrzymujące. No, w wyjaśnieniach też można sobie przeczytać. Nie ma nic takiego szczególnego, wszystko jest oparte. Czarnecki się wstrzymał, tak? Wszystko jest oparte na... Wszystko jest dobrze, także się wstrzymał. Jeśli chodzi o ten wzrost Funduszu Sołeckiego, to chcę powiedzieć, że to jest, no też miało być 30% gminy mieli dawać, a dali 19,653. Tak. To już nawet powiem poniżej 20% zaszło. No. I to jest niezależne. A były jak kiedy na początku także było tam ta wysoka, tam 40% czy ileś taka wysoka? Ja, 30%, dlatego że my jesteśmy taką, widać. 30%, no to teraz po iluś tam latach, 19 i niedługo będzie tak jak z asystentem rodziny. No, przejmiemy pałkę. No, także no, wojewoda jest wyżej, tak? Może więcej. My przyjmujemy tyle. Nie mamy wyjścia. To by Pani Jurko na tapecie dalej. A to już Pani mi ręka. To jest, no jest tak, jeśli słyszysz, możecie, to ja już. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. A myślę, że to już ostatnia komisja.
Ja się nie odwołałem i właśnie panie o tym chciałem porozmawiać. Panie wójcie, tak nie można, ja już jestem psychicznie ustawiona. Zaczynam nogą, aż jestem. Oświaty przyjęłam. Pani w kamień, dlaczego mnie tam wolne środki nam pani zostawiła, to odwołamy albo nie. Wszystkie tam zostawiłam, to jest już przeszło 800 tysięcy macie taką sytuację, że... Nie, to już nie mów jakiego. Się tego nie da. Ty już mówiłaś, ile długu mamy, to ty przestań mi mówić, że zostało tyle pieniędzy. Ja wiem, co będzie ale z zostało. A co będziesz z oświatą? Bo to właśnie po to zostało. Zdarza się, bo tak. Po to zostało. Rozpraszać po bokach. Idź ty z żeby zdobią, bo ty chyba... masz luks. Nie, nie, bo przedstawiam. Panie Zgamiko, a zapytam tak, nigdy, że kamera jest, ale to nic jest. Ten, było w czwartek ta komisja SP ZOZ-u? Tak. Że miałam napisać protokół. No była pani. Powiem tak, jakoś dogadaliście się, uzgodniliście. Dogadaliśmy się tak, że postulowaliśmy, żeby jednak pani doktor otworzyła ośrodek, postawiła człowieka, który będzie kierował. Teraz trochę tam się czekam zaostrza, ale mogło to wcześniej normalnie tak, funkcjonować. Wszyscy tak razem zgodni byliśmy, również wójt też się z nami zgadzał, że jednak zamykanie tego ośrodka na klucz to jest nie tak, żeby jednak... No ja widzę, czyli były opatrzenia, że ja jako pacjent idąc powinnam mieć informacje na bieżąco, tak jak u nas to jest, z zachowaniem wszelkich środków. Druga rzecz, którą też postulowałem ja, dosyć anonimowości. Odbiera pani telefon. Była taka sytuacja, że tam jednej z pacjentek tak, nie chciała przedstawić, bo no, trochę to jest takie stanowisko publiczne, że jak mnie ktoś pyta, i muszę podać jej serce. Tak? Które zgłaszały i nam mieszkańcy zostały powiedziane, tak, i radni. Jeżeli będą jakieś, to pytajcie się, o której godzinie dzwoniła, bo to już się da ustalić. Jeżeli się przedstawia, jeżeli jest, to o której godzinie tam dzwoniła, miała, to pani doktor uaktualnić stronę internetową i podać 4 numery telefony, 2 stacjonarne i 2 komórki. Gdzieś coś widziałem, tam chyba wszystko nawet było komórkowe być może, tak widziałem. 2 komórkowe, ale ludzie jak otwierają stronę, chcą wiedzieć, no bo nie zawsze patrzą w poprzednie informacje. Chcieliśmy, żeby to była informacja. Otwiera się stronę, jest 4 numery telefonów. Ale w czym jest problem? Na drzwiach rozwiesić wejściowy do ośrodka zdrowia. Widzicie pacjent? Mają, proszę, widzę. Mają to być informacje. Nie wszyscy po internecie szperają, tak jest? No proste. Nie, mają być, bo przynajmniej obiecała, zobowiązała się tu pani doktor. Ale masz rację, kolejny głos i będę u pani doktor, żeby te same telefony wyjściły w urzędzie w tym. Jest telefon nałączany na Rudę i 2 jest bodajże na Wierzbicę tutaj. Zgłosiliśmy wszystko to, co mieszkańcy tam zgłaszają. Pani doktor prosiła, żeby te wszystkie skargi, żale, że do niej nie trafiają, żeby być może nie za naszym pośrednictwem, tylko bezpośrednio do pani doktor dzwonić i się skarżyć. Co chyba, no nie wiem, nie wszyscy będą mieli odwagę. No i u nas wejdzie w kłopoty jakieś, jak każdy będzie do niej z pretensjami. Za półtora miesiąca ta komisja... A jest dyrektorem i to jest za co się odnosi. No pierwszy, słuchaj, jeżeli na pracownika, to po co dzwonić do wójta? Ma się też spotkać. Ja muszę przekazać to kierownikowi, dyrektorowi na tego, nie? I tak jest. No. Także dobrze. Nie no, wójt wskaże na kogoś. No panią, teraz już szczęśliwą emerytkę, nie? Po co ja się tu będę na tych, nie? Ja tak chcę odpocząć, panie wójcie. Obiecane było, że jak wnuki się pojawią i obsiądą, to wtedy dopiero siedzimy. Na razie spokojnie, w domu się zgnuśniejesz, a pójdziesz między ludzi i będziesz się rozwijać. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Ireno, będziesz dobijać do drzwi, żeby wejść. Jak już się wyjdzie, to później ciężko wejść. Może a z takim starzem to wpuszczą, nie? 40 lat może. W maseczce. W maseczce. Tu ja mam 40 lat, tam dzielę i kurtka mam na balanturę. Nie wpuszczą mnie inaczej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kogo teraz? Panią Dorotę. To już tam, niech przyjdzie Dorotka na górę. Właśnie. No zatrzymaj tą kamerę, pogadamy. Kamera 100. Na czerwono.